Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, witam was bardzo serdecznie w moim nowym Zagrajmy, a mianowicie w Zagrajmy w grę It's Hunger, It's Emotional. Jest to gra, która została stworzona w 2006 roku przez studio Clay Entertainment, a jest to studio, które stworzyło inną bardzo popularną grę zwaną Don't Starve. A więc czym jest Eets? Eets jest grą logiczną, która czerpie, że tak powiem, elementy swojej mechaniki z gier takich jak Lemmingi bądź The Incredible Machine. I to jest głównie bardzo dobrze przedstawiony opis tej gry. To jest gra logiczna, gdzie musimy przeprowadzić naszego Eetsa z jednego miejsca na drugie miejsce, korzystając z różnych obiektów, wywoływując różne reakcje, że tak powiem, mechaniczne, żeby udostępnić Eetsowi dojście do końca planszy. I tym zajmiemy się w tym let's playu, a więc już nie przedłużając, klikamy play. Hello, I'm Warren the Wise. I'll be your guide today. Okay. This is the puzzle map. Here you select what puzzles to play. Click on the puzzle piece to the left. Więc to jest nasz pierwszy świat, introduction. I mam tutaj kilka poziomów. Click the Eets icon on the left to start. Okay. O nie, to nasza pierwsza plansza! Your task is to guide Eets to the goal in each level, making use of the crazy characters in the world. Don't let Eets' cute mug fool you. The puzzles get progressively trickier. Are you up to it? Więc to jest nasz Eets, którego musimy przetransportować aż tutaj. Click on the play button or the spacebar key to get things going. Okay. Możemy... This is a puzzle shard. Eets needs your help in collecting this. Dobra. Możemy przyspieszać grę, lub zwalniać, lub przyspieszać. You can't control Eets directly, but you can control other objects. While Eets gets close, try clicking on this prankster whale. Klikamy. I... ziup. I zdobyliśmy puzzle. Congratulations! Click on the next puzzle to get to the next level. No i my to zrobimy. Idziemy do kolejnego poziomu. Ciekawe, jaką mechanikę nam teraz przedstawią. Pranksters whales are good for sucking in and shooting objects up in the air. Why don't you use one to get it to this puzzle shard? I taki mam właśnie zamiar. Place and use the items given to help it out. Why don't you click and drag the prankster whale below and place it on the screen? Więc tutaj mamy główną, że tak powiem, mechanikę tej gry. Pomimo tego, że znajdują się różne obiekty już w planszy ustawione, jak tutaj mamy jednego prankstera, kolejnego prankstera, tutaj mamy jeszcze pasek z rzeczami, które sami możemy dostawić do mapy. I dostaliśmy kolejnego prankstera, więc tutaj nam podpowiadali, gdzie mamy go ustawić. When you're done placing the prankster whale, press play to start. Okej. Okay. It looks trapped! Try clicking on this prankster whale over here. Dobra, więc wyrzucamy jakiś obiekt do Eetsa najwyraźniej. I to była bomba! Bomba nigdy zła. Bomba zawsze spaczy. Dobra, bierzemy Eetsa. Wyrzucamy go. Przejmujemy Eetsa. Ło! O, przejęliśmy Eetsa i dolecisz, dolecisz! Okej. Okay. Okej. Okay. Ten puzzle jest nasz. Dobra, kolejny puzzle. Eets will always blindly walk and jump in the direction Eets is facing. Even if that means jumping off cliffs. Luckily, Eets is easily affected by mood changes. Feed Eets a scared marshmallow bud. If you ever stuck on a puzzle, feel free to press the hint button for help. Try pressing it down. Now, więc nam teraz podpowiedzą, gdzie mam ustawić ten obiekt. Super. Tyle z mojej zagadki. A więc... Eets ma pewną ciekawą właściwość. I my dostajemy dosyć ciekawe obiekty. Marshmallow Bats, które reprezentują różne stany emocji.
I na przykład mamy zwykłego, szczęśliwego Eetsa, który sobie chodzi i będzie skakał w tym miejscu, w tą stronę, że tak powiem, gdzie patrzy, czyli tutaj dojdzie, przeskoczy tu, jak tutaj by doszedł, to by sobie wyskoczył poza planszę. I mamy tutaj na przykład też Eetsa przestrasznego i jak damy mu marshmallow przestraszony, to gdy on go zje, to wtedy on będzie się cofał na krawędziach, już nie będzie przez nie przeskakiwał i przy okazji się nie zabije w tym pożebie. Więc wypróbujmy tego marshmallowa, przyspieszymy sobie. Ups! Lazy! No, wcinaj. Eets is scared. When scared Eets will turn around at the end of platforms. No, to jest to, o czym mówiłem. Widzicie? Woo! Mami! I mamy puzzle. Ginseng factories can shoot out flying radioactive ginseng. Smack Eets with ginseng to make Eets angry. You can change the game speed. Okej, dobra. Doskonale wiem, jak się zmienia game speed. Więc dobra, zaczniemy tutaj planszę. Why don't you hit Eets with a few times with radioactive flying ginseng? Więc mamy również Eetsa, który jest wściekły. Gdy jest wściekły, on się porusza szybciej i skacze również wyżej. Więc wkurzymy go, gdy kilka razy go uderzymy tym. Jest wścieknięty. O. I przegraliśmy. Ale to nic. Ponieważ tutaj musimy ustawić wieloryba. Dobra. Zaczynamy grę. Najpierw rzucamy tą bombę, tym wielorybem, żeby zrobić tutaj dojście. Teraz powkurzamy Eetsa. Eets jest wkurzony. I... Ta-da! To nie było trudne. To zdecydowanie nie było trudne. Okej. Kolejny poziom. To już był żółty poziom. Żółte poziomy są trudniejsze. Can you use all the items you've seen so far to get to this puzzle shard? Remember, if you're stuck, you can always press the hint button. A więc co my tutaj mamy? Zdecydowanie możemy go tutaj wkurzyć z tym ginsengiem, więc chcielibyśmy, żeby on poszedł w tą stronę najwidoczniej. Dobra. Klikamy play na razie. To mogę rozwalić. Okej. Okay. Wstawimy to tutaj. To rozwalamy. Cofaj się. Dobra, teraz go wkurzamy. Skocz. Bierzesz go. Wypluj. I dupson. I dupson. Dobra, to postawimy jeszcze tutaj. Jednego wieloryba. I teraz już powinno się wszystko zgadzać. Cofaj się. Dobra, jak patrzysz w ten kierunek, to cię mogę wkurzyć. Okej, okay, wkurzony Eets. O nie, nie rozwaliłem tego. Dobra, teraz rozwaliłem. Bierz. Skocz tutaj. Bierasz go! I już powinno być koniec, chyba. Wciągnij go. Powinien to rozwalić. I do puzzla. Tadam! Puzzle jest mój! Muszę zabrać wszystkie puzzle na ten świecie. Dobra. Ostatni poziom tutaj w tym tutorialu. Great job so far! This level is a little harder than the previous levels. But are you up to it? Good luck! Co to jest Eets? Tutaj jest Eets. Dobra, zobaczmy. Zrobimy na razie play. Pozbędziemy się tego. I mogę się pozbyć tego. Okej. Okay. Dolecimy tam? Ta-da! Young Grasshopper for solving a puzzle without placing one item! Dostaliśmy achievement. Przeszliśmy poziom nie stawiając wszystkich przedmiotów. Kulululul! Kulululul! Widzicie, jacy jesteśmy zdolni? No, coś jeszcze? For solving puzzle without placing two items. Okej, nie położyliśmy aż dwóch przedmiotów. Boże, to ja już na nie pamiętam, jakie przedmioty mieliśmy dostępne w tym poziomie. Puzzle commando. Cool. Cool. Widzicie, jakie są zdolne? I wy mi chcecie powiedzieć, że ja nie umiem grać? Small land unlocked.
Czyli po prostu to już jest achievement. Odblokowaliśmy nowy poziom. Nowy świat wręcz. You did it! Cool. Next puzzle. Mamy ten wymaksowany na 100%. Welcome to Smorland. Ale Smorlandem zajmiemy się w następnej sesji nagrywania. I żegnam się z wami. Ja się odmeldowuję. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. Bye, bye!